Szanowni Państwo, tak chyba można powiedzieć, że jesteśmy już u progu rozpoczęcia 70. sezonu artystycznego Zabrzańskiej Filharmonii. O tym, co nas czeka i jak bardzo pracowity był ten sezon wakacyjny, okres wakacyjny dla zabrzańskich filharmoników, opowie nasz dzisiejszy gość. A zaproszenie do studia telewizji Zabrze przyjął pan Sławomir Chrzanowski, dyrektor Zabrzańskiej Filharmonii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, to zacznijmy od wakacji, dobiegają końca. No a jak wiemy, filharmonicy nie próżnowali w czasie wakacyjnym, koncertowali, ale poza Zabrzem. To prawda. Okres wakacyjny, lipiec, sierpień, to w wielu miejscach, nie tylko naszego kraju, czas różnych letnich festiwali. Mieliśmy przyjemność i wielki zaszczyt zagrać na trzech z nich. 4 lipca graliśmy na festiwalu imienia Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. To festiwal, który cieszy się już długoletnią tradycją. I tam zostaliśmy poproszeni o wykonanie koncertu musicalowego z naszą dwójką standardowych, znakomitych solistów, Edytą Krzemień i Damianem Aleksandrem. Koncert, który został entuzjastycznie przyjęty i po raz pierwszy, co też nieczęsto się zdarza. Fantastyczne były opinie krytyków, które nam przysyłano z różnych stron. Zatem myślę, że to był strzał w dziesiątkę, chociaż czasami ktoś zastanawia się, czy w miejscowościach uzdrowiskowych powinno się grać tego typu muzykę. Jak się okazuje, było wspaniale, pięknie to wszystko się udało. Zatem rozpoczęliśmy te wakacje muzyczne z wielkim sukcesem. A później tradycyjnie już po raz 27 graliśmy na festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Inaugurowaliśmy ten festiwal wielką galą operową przy współudziale znakomitej piątki solistów, przy pełnej sali w pijalni głównej. Wielkie wydarzenie, bardzo przyjemnie wspominamy. No i wreszcie koncert, który w połowie sierpnia daliśmy na 35. festiwalu chopinowskim w Gamin w Austrii. Po raz pierwszy w historii tego festiwalu jako pierwsza orkiestra, która 3 razy z rzędu zagrała na tym festiwalu. A tym bardziej jest mi miło wspomnieć o tym wielkim sukcesie, gdyż jego jakby współtwórcą był nasz zabrzański chór. Resonans con tutti oraz Śląscy Młodzi Soliści. Na zaproszenie i zamówienie organizatorów festiwalu wykonaliśmy słynne rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. No, był ogromny entuzjazm, fantastycznie się to wszystko udało. Zatem ten czas wakacyjny, tak jak pani zauważyła, no, spędziliśmy pracowicie, ale niezwykle sympatycznie. Wakacje dobiegają końca i wojaże filharmoników również. Proszę powiedzieć, panie dyrektorze, jak rozpoczniecie, jak zainaugurujecie 70. jubileuszowy sezon artystyczny? To prawda. Już w przyszłym tygodniu, w piątek, rozpoczynamy w sposób oficjalny 70. sezon naszej działalności. Zaprosiliśmy do udziału w tym koncercie skrzypka, który już był u nas w Filharmonii 3 lata temu. Niemiecki artysta, młody człowiek, niezwykle utalentowany, fantastycznie grający, wygrywający konkurs za konkursem, a do tego grający, drodzy Państwo, na z 1705 roku pochodzący skrzypcach Antonio Stradivariusa. I ten Stradivarius pojawi się u nas w Zabrzu na estradzie, także... Bardzo cenny instrument. Fantastycznie. Nie mogę nawet zdradzić, jaka jest wartość tego instrumentu, chociaż wiem, ale nie jestem upoważniony, aby o tym mówić. Powiem tylko, że ponieważ już słyszałem tego Stradivariusa u nas w wykonaniu koncertu Czajkowskiego, no jest to instrument, który w rękach znakomitego artysty, jakim jest Albrecht Menzel, niemiecki skrzypek, daje naprawdę ogromną satysfakcję w słuchaniu, a jeśli się dodatkowo jeszcze wie, że jest to dzieło sztuki, które zostało wyprodukowane ponad 300 lat temu, a w dalszym ciągu fantastycznie brzmi, to myślę, że jest to wielka atrakcja i należałoby się temu przysłuchać. Stąd też od razu mój apel, ażeby odwiedzić nas 6 września w piątek na inauguracji 70. sezonu naszej instytucji. A w programie dwa wielkie dzieła światowych estrad, koncert skrzypcowy Sibeliusa, fińskiego mistrza. I ponieważ ten sezon jest jakby dla mnie również drobnym jubileuszem, bo rozpoczynam 30. rok współpracy z Filharmonią Zabrzańską. Gratulacje. Bardzo dziękuję. To pomyślałem sobie, że zainauguruję go jednym z moich ulubionych utworów, który wykonywałem podczas swojego dyplomu dyrygenckiego. Będzie to 2. symfonia Brahmsa. Wspaniałe, monumentalne dzieło, które uwielbiam, które kocham, które mogę dyrygować zawsze i wszędzie. Stąd też pomyślałem sobie, że to będzie taki mój drobny akcent w tej inauguracji sezonu. I co dalej?
A dalej oczywiście często padają pytania, czy 70. sezon, bądź też jakiś inny jubileuszowy będzie specjalny. My staramy się, żeby każdy sezon był specjalny, żeby było ciekawie, interesująco, bo jak się domyślamy, czasy są niezwykle wymagające. Dziś każdy może wszystko znaleźć, zobaczyć, posłuchać i we wszystkim uczestniczyć, więc my chcemy przyciągnąć ciekawą ofertą. Stąd po koncercie inauguracyjnym dajemy drugi koncert, który zainaugurowaliśmy w maju tego roku, a nazywa się on Bajtel Filharmonii. To koncert dla najmłodszych słuchaczy, gdzie chcemy się bawić z dziećmi, mając nadzieję, że kiedyś w przyszłości, kiedy podrosną, będą odwiedzać naszą salę koncertową. I koncert, który na końcu maja z okazji Dnia Dziecka zrobił ogromną furorę. Niezwykle się podobał, mieliśmy mnóstwo zapytań, stąd już go na początek sezonu powtarzamy. A później Viva España z jednym z najlepszych europejskich gitarzystów, Marcinem Dillą, gdzie zabrzmią dźwięki Concerto de Aranjuez Joaquina Rodrigo. Dzień później gramy finał Euromani na błoniach zamku w Ogrodzieńcu, a w zasadzie powinienem powiedzieć w Podzamczu, tutaj mnie poprawiono. Zagramy koncert muzyki filmowej, później Święto Miasta, kilka dni później, na samym końcu września, chcemy zaprezentować naszym gościom i słuchaczom w Wielkiej Sali Domu Muzyki i Tańca koncert dwóch tercetów wokalnych, sopranissimo, to trzy piękne kobiety, i trewoci, trzech niezwykle przystojnych mężczyzn, jak mi powiedziały moje panie z orkiestry. Wspaniałe aranżacje, świetne wykonania programu, który zatytułowaliśmy Od Pucciniego aż do Sinatry. Więc przekrój tego, co napisano dla potrzeb śpiewaków. I kolejne koncerty w kolejnych miesiącach, o których oczywiście trudno w tej chwili mówić, bo jest ich sporo, będziemy realizować. Chcemy tylko zaanonsować dziś z dużym wyprzedzeniem i z wielką radością koncert, który chcemy zagrać z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tuż przed 8 listopada chcemy zagrać koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego. Udało nam się nawiązać kontakt z fundacją jego imienia, otrzymamy materiały nutowe i chcemy te nieśmiertelne przeboje wielkiego naszego barda przypomnieć. Także jest sporo wydarzeń, później oczywiście kolejne koncerty, koncert Andrzejkowy z nową dawką muzyki filmowej, koncert muzyki z gier komputerowych, koncerty świąteczne, które są już tradycją w naszym mieście. 1 stycznia o 17 koncert noworoczny w doborowej obsadzie artystów, śpiewaków i tancerzy. I tak można by daleko, daleko. Sporo tego się będzie działo. Zaplanowaliśmy około 90 imprez w tymże sezonie. Drodzy Państwo, jak słyszeliśmy, będzie się działo między innymi w Zabrzańskiej Filharmonii. Zapraszał dziś na te koncerty dyrektor. Panie dyrektorze, powtórzmy jeszcze raz pierwszy koncert, kiedy... 6 września o godzinie 18, drodzy Państwo, w sali naszej Filharmonii. Inauguracja 70. sezonu naszej Filharmonii. A zapraszał Państwa Sławomir Chrzanowski. Ja serdecznie dziękuję Panu bardzo za rozmowę. A Państwu dziękujemy za uwagę i żegnamy się. Do widzenia.